wyjaśniliśmy datę i przygotowali i zaprosiliśmy różne instytucje, ludzi do współpracy, bo my jesteśmy jakby tylko inicjatorami tego wydarzenia. No oczywiście też współtworzymy, bo mamy swoje stoiska, ale całą imprezę to zorganizowało mnóstwo ludzi, ponieważ zaprosiliśmy OSP nasze, które wozi kładem, uczy pierwszej pomocy, prezentuje swój sprzęt. Są harcerze z Chówca Biała Podlaska, którzy rozbili obozowisko i robią grę terenową. Jest Dom Pomocy Społecznej, który wije warkoczyki. Jest warsztat terapii zajęciowej, który maluje buźki dla dzieci. Jest biblioteka na kocyku, która ma też mnóstwo atrakcji, zabaw i skręcają balony i też mają grę terenową i można poczytać, pobawić, pograć w gry, poukładać puzzle. Jest Nadleśnictwo Biała Podlaska, oni w tym roku obchodzą setną rocznicę powstania lasów państwowych, więc też nas odwiedzili. Mamy dmuchańce, które zasponsorował pan wójt gminy Konstantynów, Romuald Murawski. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, jest tu tak mnóstwo ludzi. A, jest KGW Konstantynów, które rozdaje watę cukrową, lemoniadę. Rada Rodziców zorganizowała kiermasz słodkości, zbierają na szafki do szkoły. Także naprawdę jest tu mnóstwo ludzi zaangażowanych w tą akcję. My jako Gminne Centrum Kultury przygotowaliśmy animacje dla dzieci, bańki mydlane, malowanie farbami. Przygotowujemy też taką książkę z podziękowaniami dla leśników właśnie z okazji ich setnej rocznicy. I dzieci dzisiaj rysują rysunki. Chcemy to oprawić w taką książkę i 7 czerwca mamy rajd rowerowy do Leśniczówki i zamierzamy wręczyć te życzenia leśnikom. Dzieci, frekwencja w ogóle dopisała chyba. Frekwencja dopisała. Jeszcze pół godziny przed całym wydarzeniem dzisiejszym mieliśmy deszcz i to dość spory, ale jak zwykle udało nam się nawet w tych strugach deszczu. Stworzyliśmy wszystkie stoiska, a już później tylko czekaliśmy na słońce i oczywiście to słońce przyszło. I tak jak widać, jest mnóstwo ludzi, wszyscy chodzą zadowoleni, uśmiechnięci, także mam nadzieję, że każdy jest zadowolony. No i jeszcze też można wejść do pałacu naszego, jest dzisiaj otwarty, tam mamy wystawę makramy, był konkurs sznurkiem wyplatany, dzisiaj będzie wręczenie nagród. Dzisiaj chyba jest takie najfajniejsze święto w całym roku, albo najweselsze. Myślę, że bardzo fajne, bo święto naszych milusińskich, naszych najmłodszych i ta frekwencja, którą tutaj widzimy, świadczy o tym, że chcą świętować, chcą się bawić, chcą przebywać ze sobą i te atrakcje, które przygotowało Gminne Centrum Kultury, myślę, że dowodzą, że zabawa, mile spędzony czas to jest jeden z ważniejszych elementów życia naszych maluchów. No i pokazuje, że gmina Konstantynów o swoich milusińskich naprawdę dba. Staramy się, myślę, że to pani dyrektor już wymieniła listę osób, które się zaangażowały, ale nie byłoby takich imprez, gdyby nie inicjatywa i organizator. I tutaj podziękowania w stronę Gminnego Centrum Kultury na czele z panią dyrektor Iloną, bo naprawdę oferta jest piękna i jak wszedłem do parku, zobaczyłem, ile jest tutaj dzieciaków, to serce się raduje i niech się te dzieciaki radują jak najdłużej, cieszą się z tego dnia, tylko im życzyć, żeby każdy dzień był tak miły. A uśmiech dziecka to najprzyjemniejsza rzecz, najprzyjemniejszy dźwięk, jaki chyba istnieje. To jest najpiękniejszy wyraz na świecie i nikt piękniejszego nie znalazł, nie wymyślił, jak jest uśmiech dziecka.